Panie i panowie, będzie to amatorskie starcie w formule LMA, zakontraktowane na 3 razy 3 minuty w limicie kategorii słomkowej, a sponsorem tej walki jest firma Dr. Bardaden. W tej walce zmierzą się w narożniku niebieskim 19-latka mierząca 165 cm i ważąca 52,5 kg. Zawodniczka Fight Fabric Łódź, Kinga Jędrasik. Oraz jej przeciwniczka w narożniku czerwonym. To 26-latka mierząca 158 cm i ważąca 52 kg. Zawodniczka klubu Pankration Poznań, Dorota Nore. Walkę poprowadzi sędzia Piotr Cypel. Przed nami pierwsza i jedyna dzisiejszego wieczoru walka, w której wystąpią panie. Przed nami Kinga Jędrasik w narożniku niebieskim i Dorota Nore w narożniku czerwonym, a limit tej kategorii to 52 kg, czyli dywizja słomkowa, czyli waga, w której mistrzynią świata, największej organizacji na świecie UFC jest Polka, Joanna Jędrzejczyk. Błyskawicznie panie ruszyły do klinczu, już mamy sprowadzenie. Kinga Jędrasik, a więc zawodniczka Fight Fabric Łódź, szybko ściągnęła tutaj poznaniankę Dorotę. Proszę, Dorota Norek tak ostro zabrała się do pracy i to ona właśnie sprowadziła. Teraz widzimy jeszcze... Ale nadziała się na potężne uderzenia od Doroty Norek. Naprawdę mocny start poznaniaki. Mamy tutaj starcie lokalnej zawodniczki z przyjezdną rywalką z Łodzi i jak na razie lokalna zawodniczka świetnie, ale tutaj to, co charakterystyczne w walkach kobiet. One naprawdę są dużo bardziej zawzięte od mężczyzn. Potężne wymiany w tym krótkim dystansie. Te ciosy lądują jeden raz za razem. I znowu świetnie Dorota Norek. Obalenie, tak. Odwraca i ma kontrolę. Tutaj pozycja taka ni to boczna jeszcze, ni to garda, ale nie, w każdym razie Dorota jest w górnej pozycji, w dominującej. Przeszła do pozycji, do półgardy, ale już ucieka jej Kinga Jędrasik, ale nie na długo, bo już świetnie Dorota Norek z góry zapina się. Pięknie kontroluje Dorota cały ten właściwie pojedynek od samego początku. Kinga Jędrasik sprawia wrażenie, jakby była trochę zagubiona od początku. Nie spodziewała się tak mocnego startu Doroty Norek. Świetnie weszła w pojedynek. Tam chyba zawodniczka krwawi dość mocno, bo widzimy krew na jej twarzy. To właśnie Kinga Jędrasik jest przecięta. Nie wiadomo dokładnie skąd ta krew, ale widzimy, że i na rękach, i na twarzy zawodniczki sporo tego czerwonego płynu. Dorota Norek, przypomnijmy, reprezentuje klub Pankration Poznań. Stara się teraz atakować duszeniem, ale wydaje się, że tam jeszcze nie jest to niebezpieczna sytuacja dla Kingi Jędrasik i mocno walczy o to, żeby tę rękę ściągnąć ze swojej szyi. Chyba, nie wiem, czy dobrze widziałem tam przez chwilkę, chyba ta krew jest w okolicy ust, a więc rozbite wargi, ale pewien nie byłem, no to tak właśnie widzimy. Cały czas trudno zobaczyć, bo zawodniczki zasłaniają rękawicami, teraz kilka ciosów i cały czas Dorota Norek naprawdę no nie pozwala nic zrobić Kindze Jędrasik. Jeśli nie próbuje atakować tym duszeniem, to za chwilę lądują na nią ciosy. Teraz Jędrasik próbuje się wywinąć, ale z powrotem. Świetnie Norek kontroluje każdy ruch swojej rywalki w parterze. Cały czas walczy o to poddanie. Stara się dojść do duszenia. Chyba warga albo nos rozbity zawodniczki z Łodzi. Może jedno i drugie, ale to niegroźne. Nie. Co najwyżej będzie musiała użyć jutro nieco więcej pudru, kiedy będzie wychodziła z domu, ale naprawdę no, świetna runda dla Doroty Norek. Od pierwszej sekundy narzuciła styl walki, ruszyła na swoją przeciwniczkę. Najpierw, tak, tutaj widzimy, spokojne, tam nieduży to będzie problem. Myślę, że szybko, zaraz katmeni w przerwie poradzą sobie z tym krwawieniem. Oj, ale utyka. Coś Dorota, wydaje mi się, Dorota Norek utykała idąc. No, może coś tam się stało, nie wiemy, możemy teraz się przyglądać w tych pierwszych sekundach kolejnej rundy. No ta pierwsza odsłona zdecydowanie na korzyść Doroty Norek, świetnie, tak jak mówiliśmy, od początku do końca zaskoczyła chyba swoją rywalkę taką napastliwością, od początku ruszyła do ataku, już w tym zwarciu trafiła kilkoma mocnymi czasami, potem szybko obaliła, gdy Kinga Jędrasik starała się wrócić do stójki, ponownie znalazła się chwilę później na ziemi, no i do końca rundy tak naprawdę musiała walczyć o to, żeby nie dać się udusić. No, doskonała runda lokalnej zawodniczki z Pankrationu Poznań. Chyba jedyne, czego zabrakło Dorocie, to przy tej dobrej kontroli, jaką miała za pleców, zbyt mało było prób
właśnie zmiany tym duszeniem. Ona zbyt jednostronnie po prostu złapała i chciała siłą jakby doprowadzić do tego, że ten, a tam chyba trzeba było wyszukiwać, zbijać te ręce i myślę, że gdyby tak było, no miałaby już to zwycięstwo w pierwszej rundzie. No ale dalej pamiętajmy, że to Kinga Jędrasik była tą, która musiała walczyć o to, żeby nie zostać uduszona, więc prawdopodobnie ona straciła więcej siły. Musimy, tak jak wspominałeś, musimy zobaczyć teraz, co z tą nogą Kingi Norek, czy tam Doroty Norek, czy tam się coś wydarzyło, czy to były tylko nasze takie przypuszczenia. Być może od napięcia, czasem to nie jest nic poważnego, gdzieś tam ta noga skurcz, była... Prawda? Tak, zwykły skurcz. Nie wygląda, jakby coś tam doskwierało. Teraz... I zaczynamy. Zobaczmy, czy znów tak błyskawicznie zaatakuje Dorota Norek. O, mocne teraz kopnięcie Jędrasik i to ona wchodzi do klinczu. Nierozważne moim zdaniem to zachowanie Kingi Jędrasik, no bo w tej pierwszej rundzie to nie przyniosło jej zbyt dobrych rezultatów. Teraz co prawda dociska do siatki, ale już Norek stara się to rozbić, tak? Rozbija i ucieka Kingi Jędrasik na środek oktagonu. Będzie starała się atakować znów czasami. No, musi uważać Dorota na te akcję, dlatego że no, ten początek był niebezpieczny w wykonaniu Kingi Jędrasik. Teraz też przechwycona noga przez Dorotę Norek i od razu poszedł za tym cios. Bardzo fajna akcja zawodniczki z Poznania. No, lepiej pracuje na nogach Dorota Norek, zdecydowanie widać, że miękko chodzi. Stara się atakować, świetnie teraz rzut, zaciągnęła swoją rywalkę i rzuciła nią. Znowu skręca, teraz kolejny jest taki piękny skręt do balachy. Bez, mocno przygięta ręka, będzie wszystko, koniec! Świetna akcja Doroty Norek, błyskawicznie odwróciła. Piękna balaszka. Najpierw naciągnęła na siebie rywalkę, rzuciła nią o ziemię, naprawdę taki to rzut, taki można powiedzieć judocki aż. Naciągnęła na siebie, bardzo dobre tempo, taki timingowy. Widzieliśmy, że nie trzeba było tam siły, właśnie wykorzystała moment. Przeciwniczka pchnęła się, ona ją przepuściła i ta właściwie sama upadła. Błyskawiczny atak rękoma i gdy tylko nadarzyła się okazja, chwycona ręka rywalki. Atak balachą i wygrana lokalnej zawodniczki. Naprawdę możemy być dumni z takiej zawodniczki tu lokalnej, bo to zwycięstwo na pewno, zresztą widzimy jej radość, no, to naprawdę wielkie zwycięstwo dla tej zawodniczki. Od początku do końca to był jej pojedynek i nie można jej zabrać ani sekundy. No jak widzimy, mamy na gali jeden tylko pojedynek pań, ale pojedynki pań są już w cenie. Na dobre się zagościły na arena MMA, zresztą podczas którego UFC bodajże walka kobiet właśnie była tą walką, która zdobyła największą oglądalność. Tak, w zeszłym roku największe trybuny zapełnione w Australii przez dwie walki kobiet. Walkę do Rondy Rousey z Holly Holm i Joanny Jędrzejczyk z Valerie La Tournée przyciągnęło ponad 56 tysięcy kibiców na halę, także no, tutaj zdecydowanie nie ma się co oszukiwać, to Ronda Rousey była tam większą gwiazdą od naszej polskiej zawodniczki, ale sam fakt, że z walki kobiet, które jeszcze półtora roku temu były niewyobrażalne w UFC, nawet dwa lata temu mniej więcej, Dana White zarzekał się, że nigdy nie zobaczymy kobiet w oktagonie, a teraz to one są największymi gwiazdami, no możemy powiedzieć tylko, że just business.